Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Niedawno ukazała się na kanale Szymon Mówi odpowiedź do mojego materiału, który był komentarzem do filmu z kanału Wojna Idei, dlaczego ludzie odchodzą od Kościoła. I do tej odpowiedzi teraz się odniosę. Zapraszam. Szymon z kanału Szymon Mówi zadaje pytanie, co Kościół ma ludziom powiedzieć. Mój zarzut był taki, że Kościół nie ma ludziom nic do powiedzenia. I pyta on, czy na przykład, gdy Kościół mówi człowiekowi, który czuje się niepotrzebny, gdy Kościół mu mówi, że tak, jesteś ważny, ważny dla samego Stwórcy, to czy to na przykład jest coś istotnego? Oczywiście, tak, to jest jak najbardziej słuszny przekaz i dobry pasterz powinien wiedzieć, czego dana dusza naprawdę potrzebuje. To jest jak najbardziej słuszne, dobre i prawdziwe. Tutaj nie mam nic do zarzucenia. Natomiast gdy autor pyta, co miałem na myśli przez ten chrystocentryzm, co to znaczy, że wszystko ma być ukierunkowane na Chrystusa. Otóż chodziło mi o to, że Kościół ma stale przypominać, że mamy tylko jeden cel, że mamy cel ostateczny i albo do niego dojdziemy, albo nie, że czeka nas niebo albo piekło. I na tym powinien skupić swoje nauczanie, na przekazie Pana Jezusa. To miałem na myśli, że Kościół powinien zogniskować się na tym, co było najważniejsze w przekazie Pana Jezusa, a ten przekaz był dosyć jasny. Mamy jeden cel, to jest to jedno istotne. To Królestwo Niebieskie jest tą perłą z przypowieści, której człowiek, który ją znajdzie, sprzedaje wszystko, co ma, aby ją uzyskać. Cóż człowiek zyska, jeśli by cały świat zyskał, a szkodę na duszy swojej poniósł? Te fundamentalne przekazy z nauczania Pana Jezusa. Jeden jest cel, to, co jest najważniejsze i później, jak mamy do tego celu zdążać. Na tym Kościół Święty powinien się zogniskować, powinien swoim wiernym wciąż powtarzać. Nie zważajcie tak bardzo na ten cały świat. Nie troszczcie się tak bardzo o to wszystko, co jest tutaj na ziemi. Dążcie do tego, co jest najważniejsze, do zbawienia swojej duszy i korzystajcie ze wszystkich środków, które Pan Jezus nam zostawił, aby nas do zbawienia wiecznego prowadzić. To jest ten fundamentalny przekaz, który wciąż na nowo Kościół powinien przekazywać. A wobec tych, którzy jeszcze nie wierzą w Pana Jezusa, Kościół powinien wciąż powtarzać, że Chrystus jest drogą, prawdą i życiem. Wciąż powinien im Pana naszego Jezusa Chrystusa głosić. To miałem na myśli, gdy mówiłem o chrystocentryzmie, czyli o tym przekazywaniu tej fundamentalnej nauki Pana Jezusa, że jeden jest cel i jedna jest droga. I to i jedno i drugie to jest Pan nasz Jezus Chrystus. I wtedy Kościół powinien w swoim przekazie, w swoim nauczaniu, w swojej działalności ogniskować się cały czas na Chrystusie, nauczać o Nim, pokazywać, jak mamy się do Niego upodobnić, jak mamy do Niego zdążać, jak mamy się do Niego przybliżyć. To mam na myśli, gdy mówię o chrystocentryzmie w kontekście tutaj Kościoła, działalności Kościoła. Ona powinna być w całości zogniskowana na prowadzenie ludzi do Chrystusa. I tutaj to jest oczywiście bardzo różnorodne, prowadzenie ludzi do Chrystusa. To jest nauczanie o Panu Jezusie, to jest udzielanie sakramentów, to jest oczywiście liturgia święta, to jest oczywiście msza święta. To jest również działalność charytatywna. Ona również powinna służyć do tego, żeby ludzi do Chrystusa prowadzić. To jest również działalność edukacyjna i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to wszystko powinno być właśnie zogniskowane na Chrystusie, do Niego prowadzić. Natomiast powiedziałem o tym, że Kościół dzisiaj bardzo często tego nie robi, że jakby zogniskował się trochę obok i że to jest wielka tragedia. Jako przykład podałem właśnie adhortację posynodalną Querida Amazonia, która jest takim bardzo ciekawym przykładem właśnie tego zogniskowania się obok. Ten cel jakby całej adhortacji jest taki doczesny. To jest troska o ekologię, troska o kultury lokalne, troska o społeczność. I przy okazji tak również głosimy, że jesteśmy uczniami Pana Jezusa. Proponujemy propozycję nowego życia z Chrystusem. To jest w zasadzie cytat, tak? To jest propozycja nowego życia z Chrystusem. Natomiast to jest obok. Jakby celem całej adhortacji jest troska o rzeczy doczesne. I to miałem tutaj na myśli. Kolejne wielkie pytanie, które zostało mi postawione, to jest, co to znaczy, że poza Kościołem nie ma zbawienia? To jest faktycznie bardzo ważne pytanie i chciałem na ten temat tak czy siak nagrać materiał. Myślę, że wykorzystam ten materiał do tego, żeby o tym powiedzieć.
Otóż, poza Kościołem nie ma zbawienia, jest jeden z dogmatów Kościoła, który właśnie tak brzmi, że poza Kościołem nie ma zbawienia. Cóż to znaczy? Słowo wcielone staje się człowiekiem, aby nam przypomnieć, jaki jest nasz cel, aby wskazać nam do niego drogę i aby umożliwić nam pójście tą drogą. Ten cel jest nadprzyrodzony, czyli przerasta nasze naturalne możliwości, czyli nie wystarcza być dobrym człowiekiem, aby ten cel osiągnąć. Chrystus mówi, że On jest krzewem winnym. On, Bóg wcielony, jest krzewem winnym. My jesteśmy latoroślami i każdy, kto w Nim nie przynosi owocu, kto nie czerpie życia z Niego, będzie odcięty i w ogień wrzucony. Święty Piotr z kolei w swoim drugim liście mówi, że staliśmy się uczestnikami boskiej natury. I ma na myśli właśnie to wszczepienie w Chrystusa. Poprzez zjednoczenie z Chrystusem staliśmy się uczestnikami boskiej natury. On jest pierworodnym. On jest tym, który jest tym Synem Bożym w dosłownym tego słowa znaczeniu, a my później poprzez zjednoczenie z Nim stajemy się uczestnikami boskiej natury i dziećmi Boga. A więc zgodnie z teologią Kościoła nie stajemy się stricto sensu dziećmi Boga poprzez samą naszą ludzką naturę. Dlaczego? Dlatego, że wtedy nie mamy tej samej natury, co Bóg. Gdy człowiek napisze książkę, książka jest jego dziełem, ale nie jest jego dzieckiem, bo nie ma tej samej natury, którą ma jej autor. Tak samo my w naszej naturalnej relacji do Pana Boga jesteśmy tak w sensie ścisłym Jego stworzeniem, a nie dziećmi, bo nie mamy tej samej natury co On. Natomiast poprzez wszczepienie w Chrystusa stajemy się uczestnikami boskiej natury i jesteśmy w sensie dosłownym faktycznie dziećmi Boga. A więc aby osiągnąć nasz cel, który jest nadprzyrodzony, to jest szczęśliwość samego Boga, Trójcy Przenajświętszej, żeby tam wejść potrzebujemy być faktycznie uczestnikami boskiej natury, dlatego potrzebujemy łaski uświęcającej, czyli właśnie tego zjednoczenia, nadprzyrodzonego zjednoczenia z Chrystusem. Pan nasz Jezus Chrystus przychodzi na ziemię, mówi nam o tym, zakłada swój Kościół, aby wszystkim przekazywał tą naukę i aby również uświęcał, aby ludzi prowadził, aby ludzi wszczepiał wciąż na nowo w Chrystusa poprzez sakramenty, poprzez mszę świętą. I tutaj Pan nasz Jezus Chrystus to wszystko powierza Kościołowi. Mówi do świętego Piotra, ty jesteś skałą i na tej skale wybuduję mój Kościół. Chrystus mówi o jednym Kościele wybudowanym na świętym Piotrze. Kościół musi być więc apostolski. Kościół Chrystusowy musi być apostolski. Pan nasz Jezus Chrystus przekazuje wszystkie te władze, właśnie sakramenty, nauczanie, przekazuje apostołom i każe im iść po krańce świata. A więc ten jeden Kościół ma iść na cały świat. Idźcie, nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Zostawia im swoje ciało, swoją krew pod postaciami chleba i wina jako ten cudowny, zadziwiający pokarm. To jest ciało moje, to jest krew moja, to czyńcie na moją pamiątkę, czyli również msza święta. A więc ten Kościół jest jedyną instytucją założoną przez Boga, aby ludzi prowadziła do zbawienia, do tego nadprzyrodzonego celu. A więc nie ma innej łaski niż Chrystusowa. Chrystus bardzo wyraźnie o tym mówi właśnie, że On jest tą bramą, tylko przez Niego można wejść. A więc aby dojść do tego nadprzyrodzonego naszego celu, potrzebujemy zjednoczenia, wszczepienia w Chrystusa, a ten jest głową Kościoła, jak to mówi święty Paweł w liście do Efezjan. Nie ma innej łaski niż Chrystusowa, a Kościół jest jedyną instytucją stworzoną do jej przekazywania. I to jest dokładnie to, co mówi dogmat, że poza Kościołem nie ma zbawienia. Kościół jest tą jedyną instytucją stworzoną do przekazywania Chrystusowej łaski, a więc do prowadzenia ludzi do zbawienia. Oczywiście nie oznacza to jednak, że wszyscy, którzy są w Kościele, pójdą do nieba, a wszyscy, którzy są poza Kościołem, pójdą do piekła. To nauczanie czegoś takiego oczywiście byłoby straszliwą patologią, tak? To byłoby niezwykle sekciarskie. Oczywiście tak. To nie działa. Oczywiście nie każdy członek Kościoła zostanie zbawiony i oczywiście nie każdy, kto jest poza Kościołem, zostanie potępiony. A więc co z tymi poza Kościołem? Tutaj z racji, że jesteśmy na kanale Szkoły Akwinaty, mogę zacytować świętego Tomasza. Święty Tomasz mówi, że ten, kto szczerze szuka prawdy i chce się pod nią poddać, chce żyć zgodnie z tą prawdą, chce żyć zgodnie z tą prawdą moralną, również którą pozna. Chce żyć zgodnie z tymi przykazaniami, które pozna.
Taki człowiek pozna te najbardziej podstawowe prawdy o Bogu i człowieku. Święty Tomasz mówi, że Bóg pośle mu albo misjonarza, którego pouczy, albo pośle mu anioła, co możemy rozumieć jako oświecenie wewnętrzne również, to znaczy człowiek, który po prostu zostaje, pozna to, co jest absolutnie konieczne do tego, aby osiągnąć zbawienie. I oczywiście taki człowiek może uzyskać łaskę uświęcającą, może zostać wszczepiony w Chrystusa, właśnie nawet tak bez sakramentów, bez widzialnej ingerencji Kościoła. Będzie to jednak zawsze łaska Chrystusowa, bo nie ma innej drogi. Jest tylko jeden Zbawiciel, tylko jedno imię, w którym możemy osiągnąć zbawienie, jak również mówi święty Paweł. A więc człowiek może zbawić się tylko przez Chrystusa, choć czasami odbędzie się to poza widzialną strukturą Kościoła. I to oczywiście jest możliwe. Człowiek, który na przykład żyje gdzieś w jakiejś zapadłej wiosce, wychowany w kulturze muzułmańskiej, słyszał nawet o Kościele katolickim, ale słyszał o nim tylko same straszliwe rzeczy i jakby stara się szukać tej prawdy, ale nie jest w stanie do niej dotrzeć na tyle, żeby faktycznie się przekonać, że Kościół katolicki jest Kościołem Chrystusowym, że to jest ten Kościół, który faktycznie jest założony przez samego Boga. I może się zdarzyć, że on faktycznie, nie należąc widzialnie do Kościoła, otrzyma łaskę uświęcającą, natomiast zbawi się on pomimo swojej fałszywej religii, a nie dzięki niej. Czyli ona sama do zbawienia go nie zaprowadzi, ona sama nie wszczepi go w Chrystusa, a więc można się zbawić pomimo fałszywej religii, a nie dzięki niej. I to myślę, że jest temat, który można by również znowu kiedyś poruszyć w osobnym materiale, bo jest to temat bardzo ciekawy. Myślę, że wzbudzi on też wiele kontrowersji. Ale siłą rzeczy, jeśli Pan Bóg do nas przemówił, powiedział nam, jak mamy żyć, jaka jest droga, która do Niego prowadzi, no to wtedy wszystkie inne drogi, które nie pochodzą od Pana Boga, różnią się od tej wskazanej przez samego Boga, oczywiście są fałszywe. Jeśli wierzymy, że Chrystus wskazał nam drogę i powiedział, że On jest jedyną drogą, jeśli wierzymy w to, co On powiedział, no to musimy powiedzieć, tak, to jest ta droga. I jeśli ktoś mówi, że nie, to nie jest ta droga, prawdziwa droga to jest ta, która prowadzi obok i która naucza co innego, no to my musimy powiedzieć, nie, to nie jest prawdziwa droga. I mówienie, że są 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 18 prawdziwych dróg również nie zgadza się ani z logiką, bo te drogi są bardzo różne, ani z tym, co Pan nasz Jezus Chrystus powiedział, mówiąc, że On jest drogą, prawdą i życiem, On jest jedyną bramą, która prowadzi do tej owczarni. Również pojawiło się pytanie a propos wykresu dotyczącego liczby chrztów i urodzeń w latach 69-2016. Tutaj znowu Szymon Skanału. Szymon mówi, sugerował, że w zasadzie to widać tam efekt Franciszka. No nie, nie widać tam efektu Franciszka. Zwróćmy na to uwagę. To jest wiele ciekawych zjawisk, można na tym wykresie zaobserwować. Zwróćmy na to uwagę. Mamy rok 2002. Rozjeżdża się ta linia urodzeń żywych i chrztów. Mamy więcej urodzeń niż chrztów, zdecydowanie więcej. Trwa to od 2002 do mniej więcej 2012, w którym znowu się ta linia zjeżdża i później widzimy, że w 2016 znowu się rozjeżdża, znowu urodzeń żywych jest trochę więcej niż chrztów, czyli w tym przedziale właśnie 2012-2015 ta linia biegnie razem. Natomiast nie jest to powód, żeby zakładać, że jest to spowodowane działalnością papieża Franciszka. 2012 te linie się spotykają i dlaczego papież Franciszek jeszcze nie zostaje wtedy papieżem? Trudno, żeby również tak w połowie, on zostaje papieżem w kwietniu 2013 roku, więc trudno, żeby sugerować, że tak ten nagły spadek liczby urodzeń żywych miał jakiś związek z pontyfikatem papieża Franciszka. I na pewno tak ta linia znowu odrywa się w 2016, czyli dalej za pontyfikatu papieża Franciszka. Jestem ciekaw, jak ona biegnie dalej, ale moim zdaniem jakby nie ma podstaw, żeby wyciągać wnioski, że to faktycznie jest w jakiś sposób zależne od siebie. To widzimy, że no w trakcie całego wykresu tak, to przebiega różnie, te linie falują i
Faktycznie krótko przed rozpoczęciem pontyfikatu papieża Franciszka spada gwałtownie liczba urodzeń żywych, a liczba chrztów nie spada, czyli proporcjonalnie jest ich trochę więcej niż poprzednio. Natomiast gdyby to był 2014 i gdyby zostało tak do końca pontyfikatu papieża Franciszka, można by wtedy zakładać, że był to jakiś jego wpływ. Natomiast wydaje się, że nie zostanie, tak, 2016 znowu się rozchodzi i zaczyna się schodzić wcześniej, przed rozpoczęciem pontyfikatu papieża Franciszka, także nie widzę tutaj powodów, żeby widzieć jakąś zależność. Jestem ciekaw, tutaj znowu możemy w materiale Szymona słyszeć, że bez wątpienia tak jest, że młodzi ludzie mniej odchodzą od kościoła właśnie za pontyfikatu papieża Franciszka, natomiast bardzo proszę o jakieś dowody, jakieś statystyki, które to pokazują, gdzie by można było to faktycznie widzieć. Moim zdaniem takich dowodów nie będzie, bo myślę, że mogą być takie pojedyncze przypadki ludzi, którzy zupełnie już wewnętrznie porzucili Kościół, w sensie nauka Kościoła ich za bardzo nie interesuje i dla nich papież Franciszek może być faktycznie jakimś takim przyjemnym zjawiskiem, bo to taki papież, który właśnie robi takie dobre wrażenie, taki jest miły, uprzejmy i niewiele mówi o nieprzyjemnych sprawach. Natomiast że to będą jakieś pojedyncze przypadki, to taki człowiek może by odszedł od kościoła, ale akurat nie odejdzie, bo papież Franciszek przeszkadza mu mniej niż inni papieże. Natomiast uważam, że to są zjawiska marginalne i nie sądzę, żeby miały jakiekolwiek one, jakiekolwiek odbicie w statystykach. Znalazłem taką tablicę, którą pokażę. Który z wymienionych rodzajów działalności stanowi obecnie treść Pana, Pani życia codziennego? Czemu poświęca Pan, Pani najwięcej czasu i energii? I tutaj właśnie z punktu widzenia życia religijnego, to jest podanie CBOS-u, codzienna aktywność Polaków, to jest pod spodem podpisane, i pod spodem mamy wartości procentowe, które w różnych latach były wybierane przez Polaków i widzimy tutaj gwałtowny spadek, 17 w roku 88 i 9 w roku 2018. Czyli widzimy tutaj gwałtowny spadek, nie widać tutaj żadnej poprawy na przestrzeni tych ostatnich lat, chyba że w 2000, czego nie widać na tym wykresie, może w 2012 było 4%, a później wzrosło w 2018, natomiast wykres nie jest na tyle szczegółowy, żeby można było to stwierdzić i też tego bym się nie spodziewał, tak? Jakby nie widzę podstaw, żeby przyjmować, że odbyło się to właśnie w ten sposób. Raczej spodziewałbym się, że jest to jakiś tam stały spadek, który lekko być może wibruje. Także bardzo proszę o jakiekolwiek statystyki, które mogłyby faktycznie dowieść tego, młodzi ludzie mniej odchodzą od kościoła za pontyfikatu papieża Franciszka. Uważam, że mogą być takie pojedyncze przypadki, natomiast są to osoby, które i tak są już bardzo daleko od kościoła wewnętrznie i których odejście stanowiłoby tylko pewną czynność pro forma i myślę, że nie ma to odbicia w statystykach. Jeśli chodzi o koniec, zakończenie tego materiału, to jak najbardziej się z tym zgadzam. Słusznie, ludzie nie odchodzą od kościoła ze względu na racjonalne przekonania. To jest oczywiste. To znaczy jakiś tam minimalny procent takich osób jest, ale przeważnie to będą właśnie jakieś emocje, jakieś przeżycia, bo niestety ogólnie rzecz biorąc po prostu ludzie działają w ten sposób i bardzo rzadko kierują się rozumem, a bardzo często emocjami, przeżyciami i tak dalej. I to dotyczy w zasadzie wszystkich życiowych decyzji. Myślę, że to wszystko i czekam na ciąg dalszej dyskusji. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.